Paweł Popinger, Neumayer pierwsza trójka, Jan Ziobro na miejscu czwartym, Klemens Moleńka aktualnie 16. A jest już zielone światło dla ostatniego z Polaków, który musi się kwalifikować, Piotra Żyły. Popatrzmy na skok Wiślanina. Minimalnie chyba spóźnił na progu, ale ładnie powalczyło odległość. Zabrakło też chyba telemarku. Ale spojrzał tam gwałtownie na lewą nogę. Jan nie Ale odległość żeby... najdłuższa jak na razie w tych kwalifikacjach. 129 metrów. Nikt tak daleko nie skoczył. 126,5 Jan Ziobro, który jest czwarty. Przypomnijmy, rekord tej skoczni 135,5 Andreasa Witholzla. I co tutaj? Gwałtownie spojrzał Piotrek na, nie wiem, czy lewy but, prawy but, może jakieś prawe problemy wiązanie. Z wiązaniem. Tak. Mam takie wrażenie. To lądowanie w zasadzie odpuścił zupełnie, odpuścił zupełnie telemark. Oczywiście on w tym momencie objął prowadzenie. Jest pierwszy o 2,3 punktu przed Jarkometą, co oznacza, że...